Siemanko, witam. Szybkie podsumowanie kolejnego tygodnia prac. To też taki będzie obraz sytuacji, pokazujący, ile można zrobić, jeżeli chodzi o dwie osoby na takim mieszkaniu, jeżeli chodzi o postępy prac. Tutaj działamy dwie osoby i teraz, jeżeli chodzi o czas, to jutro mija drugi tydzień, jeżeli chodzi o pracę na tej nieruchomości, czyli akurat dzisiaj mija dokładnie drugi tydzień pracowania. I teraz, co się udało przez ten czas zrobić od ostatniego nagrania, jak to wygląda. Tu są już ściany pomalowane, dwukrotnie były robione gładzie, więc tutaj było zrobione, jeżeli chodzi o gładzie, porządnie. I faktycznie tak patrząc pod kątem, pod światło, to jest to wszystko bardzo fajnie zrobione. Nie, że tam jakaś lipa, tylko tak jak trzeba. Jeżeli chodzi o płytki, to płytki są położone. Tu było trochę zabawy, bo było trochę docinek. Akurat trzeba było je położyć w ten sposób, żeby jakoś tu wyglądało, bo miało być też po długości, ale znowu tu będą też panele, będzie zachowana w pokojach potem i w salonie od drzwi, więc tak to zostało przyjęta taka koncepcja. Łazienka, też tutaj jest wszystko już w łazience zrobione, jeżeli chodzi o płytki. Podłoga, tu jest co prawda papier, ale też jest zrobiona. Zestaw podtynkowy zamontowany. Tutaj wszystko będzie zabudowane meblami, więc w tym momencie nie było potrzeby zabudowywać tej strony płytkami, bo płyta meblowa to wszystko schowa. A też tak patrząc z drugiej strony, dobrze mieć dojście tutaj do toalety, w razie czego w przyszłości, aby coś było, jakaś awaria, to może uda się, jeżeli nie będzie można przez przycisk się dostać, czy zreperować, to po prostu boczną ściankę można w tym momencie odkręcić i dostać się po prostu do WC. Ok, idziemy dalej. No to oczywiście tak samo te pokoje, gładzie pomalowane dwukrotnie, dwukrotnie gładzone, dwukrotnie malowane, już jest tu porobione. Tutaj dalej, jeżeli chodzi o płytki podłogowe, fartuch pod kuchnię i cały salon też dwa razy gładzone, gładzie, dwa razy malowane, no i jeszcze zrobiony też jest taras. Też jest zrobiony taras płytkami. Tu już jest też wszystko na gotowo, razem z cokołami. Tam też trzeba było podocinać, żeby to na tą blachę nachodziło. Tak tutaj zostało to rozwiązane, to się pokażę. O, w ten sposób, nie? Więc tak to wygląda. Dwa tygodnie pracy, dwójka ludzi i taki jest efekt, jeżeli chodzi o wykonanie tych prac. Podejrzewam, że jak się troszkę lepiej to wszystko jeszcze poukłada i nabierze lepszej wprawy, trochę gładzie czasu zajęły. Mam agregat, ale przy takich mniejszych inwestycjach nie odpalam agregatu, bo po prostu czas sprzątania, czas mycia maszyny zabiera trochę za dużo czasu. Więc może w przyszłości wrócę do tego, do pracy tym narzędziem, ale to po prostu też trzeba robić od razu z 2-3 mieszkania na raz, bo po prostu do jednego dnia wtedy zapryska się i zrobi się większą ilość powierzchni. To myślę, że gładzie to jest pole do oszczędności. Jeżeli chodzi o płytki, też tutaj można by było z pół dnia zaoszczędzić, po prostu te płytki tutaj wymagały dużo docinek, to też jakieś tam może małe pole oszczędności. A tak to po prostu trzeba tych godzin troszkę tu spędzić, żeby to po prostu porobić, żeby to wszystko ładnie dogładzić. Tutaj też pokażę pod światło, jak są porobione te gładzie, więc jest to zrobione tak, że tutaj po prostu nie ma lipy, nie? Są też akryle porobione, więc tak, żeby po prostu później to się podobało, a nie było, że tam są jakieś zastrzeżenia. Więc takie małe podsumowanie pod kątem tego, ile można też zrobić, jak to wygląda ta praca po dwóch tygodniach. Może niektórym osobom, które remontują, zlecają remonty, czasami te remonty, słyszę, się bardzo długo ciągną. Ludzie czasami po 2-3 miesiące na ekipy gdzieś tam z ekipami walczą, że to tyle trwa. Więc jest to realne, żeby w dwójkę ludzi takie mieszkanie spokojnie zrobić. Liczmy, no tak jak tutaj, panele jeszcze, drzwi, montaż prysznica, toalety, to 3 tygodnie i powinno być wymiecione. Jeżeli Wam ekipa siedzi po 2 miesiące na mieszkaniu, robi remont, no to coś jest nie tak. Więc to tylko tak informacyjnie dla osób, które
po prostu zlecałem. No chyba, że tak się umówiliście, że ma to tyle trwać i akceptujecie warunki, no to w tym momencie po prostu tak jest, nie? Dobra, dziękuję ślicznie, miłego wieczoru życzę, do usłyszenia, cześć.